myślę, że to wyjątkowa konferencja, która tylu trwałych przyjaciół zdobyła. Ja serdecznie dziękuję młodzieży, że pośród wielu ciekawych zajęć i zadań znaleźliście czas i ochotę, żeby oderwać się niejednokrotnie od komputera, bo dziś przecież kliknąć i wszystko masz. Ale nie ma tego czegoś, co będzie tu dziś. Nie ma spotkania z ludźmi, którzy nie tylko tworzyli tą konferencję, ale myślę, że potrafią pięknie mówić o historii, potrafią mówić pięknie na wiele tematów. Ileż to już cennych tematów poruszaliśmy na tej sali. Dziś wokół zdrowia. Tak więc, szanowni państwo, niech mi wolno będzie rozpocząć, otworzyć tą 16. konferencję. Tak więc 16. konferencję uważam za otwartą. Jestem przekonany, że te obrady przyniosą bardzo wiele nowych, nie tylko szczegółów, ale nowych inspiracji, nowych przemyśleń, nowych refleksji dla wspólnego naszego dobra. A ponieważ tegoroczny temat, wiadoma rzecz, i zdrowie, i jakość życia towarzyszyły człowiekowi od początku, więc zarówno ten historyczny aspekt, jak i spoglądanie w przyszłość, jak nasze życie uczynić coraz bardziej nie tylko wydajnym, bo to jest, myślę, bardzo błędne, ale godnym człowieka, rozumnej istoty. Myślę, że te przemyślenia będą wspólną naszą radością. Cieszę się bardzo, że 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura Europy Środkowej dzieje się, że w tej chwili na sali siedzi 28 profesorów, że za chwilę 8 panelistów fantastycznych, wśród których jest pani profesor Chojecka, pani profesor Simonides, pani profesor Langauer, Lewowicka, pan profesor Zembara, pan profesor Skalski, pan profesor Oslislo, nasz wspaniały profesor Akademii Sztuk Pięknych. Wspaniali paneliści będą rozmawiać o bólu i cierpieniu, czyli o tym, co towarzyszy człowiekowi w samej jego istocie, od początku istnienia człowieka. O tych zagadnieniach, które dotykają każdego z nas bez wyjątku. Miasto Zabrze trwale i konsekwentnie wspiera naukę polską.